zbierać plastry w miodę. Miód! Co to jest barć? Jak wygląda praca pszczelarza? I w końcu dlaczego tak istotne są te wiecznie zapracowane owady dla ekosystemu? Między innymi tego dowiedziały się dzieci podczas warsztatów Znaczenie pszczół w ekosystemie, organizowanych od wielu lat przez Leśny Bank Genów Kostrzyca. To są ważne zajęcia, dlatego że dzieci w ten sposób, mi się wydaje, że najprędzej potrafią zrozumieć, jak ciężka i odpowiedzialna jest to praca i jak ważne jest znaczenie pszczół dla życia roślin, ludzi i zwierząt. Edukacja, którą prowadzimy pszczelarską od kilku lat, ma duży wpływ na rozwój dzieci, na ich pogląd na pszczoły. Chcemy w tych warsztatach ukazać troszkę inne oblicze tych pszczół, pokazać, jak wygląda praca pszczelarza przy ulu, jaki wpływ pszczoły mają na nasz ekosystem, jak zapylają drzewa, rośliny, jak to jest ważne dla naszej gospodarki, dla naszego bycia. Było fajnie, no i ważne, żeby się dobrze bawiliśmy i okej. Mi też się podobało, byliśmy na podwórku i kolorowaliśmy domki dla pszczół. Układaliśmy puzzle i robiliśmy taki wielki kawałek miodu z papieru. I jeszcze składaliśmy ramki i do tego wtapialiśmy wosk. Dowiedziałyśmy też się, że pszczoły są dla nas bardzo ważne, ponieważ zapylają kwiatki i wtedy będziemy mieli warzywa i owoce, a bez pszczół nie mieliśmy by owoców ani warzyw. Często kupując miód, nawet nie zastanawiamy się, jak gigantyczną pracę wykonują te owady. Na 1 kg miodu pszczoły muszą odwiedzić około 2 milionów kwiatów. Dzieci dowiedziały się też, jakie kolory rozróżniają pszczoły. Wyobrażałyśmy sobie tak, że na przykład nie rozróżniają w ogóle kolorów i wszystko widzą na szaro-buro. Żółty, pomarańczowy, różowy, niebieski. Ja nie pamiętam do końca. Pomarańczowy, niebieski, zielony, różowy i żółty. Inne ciekawostki z życia pszczół też były sporym zaskoczeniem dla dzieci. Ja nie wiedziałem, że na przykład pszczoła może mieszkać w drzewie. W zajęciach również dzieci zobaczyły, jak wyglądają budki dla owadów dziko żyjących. Te budki nam pokolorowały. Oraz przeszliśmy też zobaczyć barć leśną, którą mamy na terenie arboretum. Nie spodziewałam się takich w ogóle fajnych rzeczy. A jak ja zrobiłam zdjęcie ulu w środku, to były tak jak schody takie z tych ramek poukładane. Nie wiedziałam, że taki domek, myślałam, że tak w bajkach są tak jakby okrągłe i tak wiszą sobie na drzewach, a tak to w środku robi się taki, wkłada się różne plastry miodu i tam te pszczoły mieszkają. W ogóle bardzo mi się podobało, że te pszczoły nie mieszkały w takim typowym ulu, ale że na przykład mieszkały właśnie w takich domkach. Niestety na tym bajkowe życie pszczół się kończy, bo obecnie największym zagrożeniem dla tych owadów jest człowiek. Od jakiegoś czasu obserwujemy ginięcie pszczół, masowe ginięcie pszczół, które po części jest spowodowane naszą ingerencją. Nasza intensyfikacja rolnictwa, częste opryski, niedostosowywanie dawek, okresów wykonywania oprysków nie sprzyja pszczołom, lecz nawet sprzyja do tego, że one giną. Kolejne zajęcia edukacyjne dotyczące pszczół Leśny Bank Genów Kostrzyca przeprowadzi już w sierpniu.